Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Red Dead Redemption 2. Ostatnio ledwo co przeżyliśmy, a dzisiaj mamy kolejne spotkanie z Micachem, Billem i z kimś jeszcze. Jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień, a my idziemy do tej ekipy i zobaczymy, co tam ciekawego się dla nas szykuje. Krótki spacer w ładnym miasteczku. Okej. Okej, mamy jakieś roboty od Grejów. Dobra. Dutch miał kolejny jakiś dobry plan. No póki co Dutch leci cały czas na hajs, a tak naprawdę nic nam tutaj nie pomógł na razie. On skopał kilka razy już taką rzecz, że ledwo co przeżyliśmy, nie? They think it was the Braithwaites. Listen, I know these Grey boys a bit now. This is on the level. We're stuck in the middle of some ancient feud. But instead of playing both sides, we're being used by both of them. They were saying the Catherine Braithwaite. Hey, hold up. This don't feel right. Now we don't. Okay. I could have told you. Odrzeż mordę. No to chyba Sin już nie żyje. Ale masakra! Dobra, bierzemy karabin. Jedziemy z nimi. No to widzicie panowie, to żeście urządzili Sina już. O panie, tego się nie spodziewałem. Dobra, jedna ekipa wyczyszczona. Mam kolejny składzik. Oni są pochowani wszędzie chyba tutaj. Dobra. Okej, szybkie lekarstwo. Patrzcie, prawie my tej fikołka wykręciliśmy jeszcze. Musimy rdzenie odnowić. Miętus, zapasy. Gdzie moje mięsiwa są, co miałem? Nie ma, dobra, bierzemy jabłko na razie. Wyciągaj tą broń, gościu. Bang. Bang gnojka kolejnego. Dobra, jedziemy z nimi. Się jeden już zdąży schować za dach. Tutaj ktoś jedzie? Czterotaktówka była chyba szybsza. Nie wiem, którzy są moi, którzy są od tych Grejów, nie? Kolejne silne lekarstwo. Na tej mamy jednego. Ale młyniec, bez kitu. A wychyl się z tą bronią, no! No zaraz jej porozwalają wszystkich jeszcze, nie? Tak dalej pójdzie. Dostał gość w ramię, ale ufa. Bang! Bang! Dobra, chowamy się za jakiś wózek. Ej, no średnio ta czterotaktówka jest. Nie wiem, która to jest broń taka mega kozacka tutaj. Ten Lancaster chyba. Ta, to jest mega fajny, tylko ja mam go troszkę zniszczonego. A teraz nie mam czasu tego odnowić. Więc to jest trochę lipa. Ale wydaje mi się, że to jest jedna z moich najmocniejszych broni tutaj aktualnie. Okej, ktoś powinien być w sklepie. Kiedy leży? Okej, ale nadpisałem je z drugiej strony. Więc szybki medykament. Mieliśmy gościa z dwoma rewolwerami. Dobra, patrzcie tutaj. Pyk, pyk. Czas na headshoty. Dobra, czyścimy tutaj towarzystwo. Mamy kolejną dwójkę. Nie ma gnojków już. Tu jest jeszcze jeden. Tu jest drugi, dobra, nie ma ich. Weźmy sobie tutaj. Nie, zjedzmy coś, ale... Nie mam za bardzo jedzenia, żeby się odnowić. Dobra, amunicję muszę wziąć jakoś. Nie ma ammo dla mnie, a tutaj? Okej, ona się sama podnosi. Więc spoko, dobra, bierzemy tutaj tą broń. Tak, przymierzmy. Leci kolejna dwójka. Trójka nawet, jeden. Drugi, tej trzeci.
poszło w te murki, dlatego więc ja mu użyłem, nie? No co jest grane? No nie mogę... Czemu ta broń się chowa, nie? No i zginąłem. Zginąłem przez to, że mi się broń schowała. Ale patrzcie, jak bez sensu. No chciałem strzelić. Aj, ludzie, te porty z konsol, nie? Czasami to jest masakra. Patrzcie, jest jeden hedzik, drugi hedzik i trzeci hedzik. I to chciałem zrobić przed chwilą, ale... Postać mi się dziwnie chowała. No i mamy wszystkich. Ktoś jeszcze? Tu jest gnojek. Wypadł. Próbuję uciekać. Nie damy im uciec, nie ma takiej opcji. Chociaż... Dostał jeszcze, dobra, jest obcierka. Wróć do gangu. Dalej coś jest nie tak? Porzucono gang. Jezu, no chciałem gościa dobić ostatniego, żeby nie uciekł. Ej, te misje zaczynają mnie w tym Red Deadzie denerwować, bo nie możemy sobie pozwolić na to, co... chcemy zrobić, nie? Już jest po chłopach tutaj, no. Teraz to szybko poszło. Już wiem, gdzie są przeciwnicy. Okej, dwóch nam uciekło tam na koniach. Jeden, drugi, trzeci, lecimy z nimi. Bang, bang, bang. To jest ostatni. Jeden. No jeden nam prysnął, no. Gdzie jest Bill, nie wiadomo, potem go znajdziemy. Dobra, idziemy tutaj. A, w tym domku gdzieś powinien być. No to panie szeryfie. Było kozaczenie, ale w tym momencie to ty, gościu, chyba kręcisz figołka za to, co teraz zrobiłeś. Rzućcie i tam mołotowa, nie? To na pewno gdzieś wyskoczy. Dobra, są tutaj, mają Billa. Nie będziemy się zastanawiać, nie? Szeryf Gray, ograbmy go. Jak jest taka opcja? How the hell was I to know? Let me see. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead, same as you. Tak, tak. Odpuść mu, a przed chwilą nas prawie dwa razy rozwalił, nie? Plain when things don't work out, except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what, 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cop. Nie, nie mogę tych gości. Zaczynają się tutaj zgrzyty dużo, ale ci goście mnie zaczynają denerwować tutaj już coraz mocniej. Maka? Best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of my sight. Artur, wyciąg spluwy i mu strzel w łeb. O masakra, co za przykry gość, nie? No i straciliśmy jeszcze ziomka, a go się śmieje. To nieźle. To nieźle. First Church of Rose. What fun we had riding together. What a goddamn mess we are making of things. No i Sina z nami nie ma już. Dobra, w Rose możemy używać givery teraz. Więc to jest spoko motyw. Będziemy musieli się udać do jakiegoś ziomeczka, żeby te rdzenie podładować, coś kupić do jedzenia pewnie. Albo upolować jakiegoś zwierza, albo póki co idziemy do Dacza.
go poinformować najprawdopodobniej o tym, że... To jest dzban? Nie, to nie jest dzban chyba, to nie jest tuchet raczej. Nie wiem, czy to jakiś inny koń nie jest, chociaż... Może to i tuchet? Zobaczymy zaraz, teraz musimy wrócić do obozu, bo w obozie się naprawdę nie ciekawie dzieje. Bo coraz mniej nas tutaj już jest. Już zaczynamy się wykruszać, nie? Wpakowaliśmy się w dwie pułapki pod rząd, więc to też bardzo źle brzmi. Dobra, idę tutaj te medykamenty z obozu sobie wziąć. Jakieś dziecko zginęło. Zabierz te lekarstwa. Sobie weźmiemy. Szkoda, że trzeba wszystko po kolei, a nie ma na przykład uzupełni zapasy czy coś w tym stylu. Bierzemy te wszystkie bajery. Dobra, teoretycznie mamy wszystko. Jeszcze idę tam do kuchni, coś do jedzenia sobie wziąć, jakiś gulasz, bo podobno jest zrobiony już. Bo też to inwestowaliśmy. Więc trzeba sobie coś zawinąć. Więc podejdę tam. Ciekawe, czy tutaj mogę coś kupić sobie do jedzenia, no, oprócz tego, nie? Jest jakiś tytoń. To są browarki. Tego to nie jest, to są puszki z jedzeniem. Okej. Więc bierzemy to. Nie możesz nieść więcej takich przedmiotów, a ja za dużo tego nawet nie mam. Ty tą fasoleczkę zjemy. Dobra, mogę coś jeszcze wziąć z tego? Chyba wszystko. I tu mam jeszcze gulasz, nie? I ten gulasz mogę chyba zawinąć sobie na dłużej. Potrawka weź. A ją mamy, możemy zjeść chyba na miejscu, nie? Ram, pam, pam. O jest, jeszcze łyżka spadła. Dobra, jemy to, odnawiamy wszystkie rdzenie. I idziemy do Dutcha. Zobaczymy, co on ciekawego dla nas teraz będzie miał. Krwawe zatargi stare i nowe. The Braithwaite woman took him. Oh. But Kieran saw a couple of fellows sound like Braithwaite boys. Where's my son? If anything, where is my son, Dutch Vanderlyn? We will find him, we will bring him back to you, and we will kill any fool that had the temerity to touch one hair on that boy's head. Abigail, you have my word. Just get me back my son. Patrzcie tutaj, Greyowie nas chcieli odstrzelić teraz, a Braithwaite'owa zawinęła tego dzieciaka, nie? Co z nim na ryby chodziliśmy. Need some extra guns? Yeah, why not? Micah, Kieran, anyone strange turns up, you kill him. Rest of you. Ale będzie młyn teraz. Jeszcze większy niż przed chwilą. Patrzcie, jak armia w ogóle jedzie, nie? Dobra, idziemy do Braithwaite'ów odzyskać chłopca. Patrzcie, armia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób, osiem z nami. Yeah, we just got shot to hell by the Greys in town. I know. I heard about Sean too. I don't want to even think about that right now. We have to focus on Jack. Dobra, ja coś się musimy uratować, ale to, że dwa teamy teraz na nas tak jakby zaatakowały, to jest przewalona. I don't know, but we are getting him back and they will pay. I promise you that. What about the gold? Who gives a damn about the gold? They got Jack. I hate to. Ale my jesteśmy przy ich farmie już. I don't think there is any gold. Or if there is, it's hidden somewhere no one knows. What? I've turned every stone. For Christ's sake, Hosea. After all that, another perfect scam. We underestimated. Ej, ale zauważcie, jakich my idiotów tutaj mamy. Enough talk. There is no point arguing how we got here. This is where we are. And we are going to fix it. So come on! Dawaj, dawaj, armia. A to już jest chyba ostatnia prosta do tej siedziby Braithwaite'ów. Gwerkę wyciągamy już. No i co? Kolejne gospodarstwo pójdzie z dymem? Jeszcze tego Driscolla trzeba będzie rozwalić chyba, nie?
Jak mają strażników, to powinni być już obsrani, tutaj delikatnie mówiąc. No, patrzcie, jaka to armia leci. Weźmy sobie gumę tutaj, do rzucia. Tamty tonik. Precyzja była załadowana, idziemy z buta dalej. Dasz nas tutaj ma poprowadzić. Podejdź do Dacza. Sobie wyciągnę broń normalną. Come on, let's get this done, John. You sure you're okay? Like I said, I'm fine. Tylko zanim tam wejdziemy, ja bym chciał sobie jeszcze naprawić tą broń tutaj troszkę, nie? Ja mam strasznie te bronie rozbite już. Ale no póki co nie mogę. A to fajnie wygląda, nie? Jak cała armia idzie. Coś pięknego. A to najbardziej fajnie jest syn ten typiary, jakby, nie? We've come for the boy. You must have known we would. Shouldn't have messed with our business now, should you? Whatever complaint you have with us, alleged or otherwise, that is a young boy. That is not the way you do things. Hand him over. Get the hell off our O nie, gość już jest po was. Już jest po was. Ale za chwilę tutaj na precyzji poleci parę strzałów, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć gości mamy do ostrzelania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Bęk, lecimy z nimi. Dobra, jeszcze tam na górze mamy chłopa. Tak się chcieli bawić, no to spoko. Polubownie nie działało? No to bang, no to bang, dobra. Cwaniaczki, dobra. Czy mogę teraz odpalić tutaj sobie czyszczenie tej broni? Więcej opcji? Szybko to wyczyśćmy, nie? Bo tym się nie da grać. Dobra, broń wyczyszczona. Lecimy dalej. Tutaj chłopa nie ma, tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Wyważmy te drzwi. Dobra, to był jakiś chłop. Idziemy na górę. A mamy jakieś zabarykadowane drzwi. Strasznie mi to przypomina klimat mafii, nie? Jak się grało. Podejdźmy tutaj. Dobra, bang, bang, bang. Pierwsza trójka zdjęta. Kolejna dwójka wyczyszczona już chyba. Czemu wcześniej tutaj nie rozwaliło, nie? Tylko dopiero po jakimś czasie i ten jeden się spalił. Dziwna sytuacja, ale dobra. Bang, 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 bang. Patrzcie, jaka seria. Ej, ten tryb z precyzji to jest coś pięknego. Bez kitu. A, z tej strony jeszcze biegną. Dobra, stąd ich nie widziałem. No i patrzcie, jeden. Drugi. Trzeci. Ktoś padł? Nie, dobra, to się... Screenek włączył. Precyzja się skończyła, bierzemy teraz lekarstwo. Bierzemy gumę do rzucia, tytoń. I jedziemy dalej z nimi. Trzeba sobie ludzi ułatwiać trochę sytuację. O nie, wszystko w barierkę poleciało. Chociaż dobra. Został jeden gość tylko. Dwóch. Mamy ich.
Pomóż żonowi wyważyć drzwi. Aha, dobra, tam są z drugiej strony wejścia. Więc idziemy stąd. Te drzwi nie chcą pójść, to mamy tutaj kolejne drzwi. Pyk. No szafa jakoś blokuje, to dobra, mamy ich. Kolejna dwójka załatwiona. Ale piękne hejdziki siadły, nie? Ale tutaj nikogo nie ma. O, jest ta stara babka. We have lived in this house for 120 years. We never had no problems except for Yankees. Where is the boy? Who took him? You killed my son! Oh, and I will surely kill the rest of them unless you start talking. Oh, I know your type. Common scum. Where is the boy? You filth. All right. We get her out of here. O ty, ta babka będzie miała przesrana. Bo jej żywot się kończy powoli. Dobra, idziemy za nią. Ulala. Dobra, to ten dom spalimy. 120 lat mówisz, że to miało. Kogoś tu mamy jeszcze? Dobra, wychodzimy na zewnątrz. Nie dali nam Jacka, to mamy po gospodarstwie, nie? Kolejna chata poszła z dymem. Dobra. Why'd you take the boy, Mrs. Braithwaite? You stole my boys are off limits. You stole my horses. Ain't no rules in war, Mr. Matthews. Yes, yes, that's it. Where's the boy? My sons gave him to Angelo Bronte. So my guess is Saint Denis. Either there. We're on the boat to Italy. Let's go. Arthur, come on. What are we doing with her? Leave her. I told you she was crazy. No i po gospodarstwie ma już. A mogła od razu powiedzieć, gdzie zabrali Jacka. To ten dom by nie został spalony. No ale jak widzicie, chciała postawić opór. No i wyszło. Bitwa o Shady Bell. I don't expect you to understand this, but I have never been more proud of you than I am right now, brother. You're doing the right thing. If I don't get that boy back safe, she'll kill us all. I know, but looking at this logically, well, that boy is fine. They took him to scare us. Nobody takes a boy to harm him. He's right, John. What do you think, Arthur? The boy will be fine, but... Well, of course Marston's scared rotten. I mean, we killed all those people. We stirred up all that trouble. For nothing. No. No. Not for nothing. For living. Now we get that boy back, and we go. Trust me. Hey, Dutch! We got a problem. Not a problem. Visitors. A solution. Oh, Audrey Scala? People. Mr. Vanderlinde. Mr. Matthews, I presume. And who are you? Rip Van Winkle. Huh. Good day, Milton jest z policji. Agent Milton, Pinkerton detective. Jest ten, co był nad wodą, nie? Ah, Mr. Morgan, nice to see you again. And to what do we owe the pleasure, Agent Moron? I don't know if you're aware, but this is a civilized land now.
We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity and basic decency was outmoded or not yet invented. This thing, it's done. This place ain't no such thing as civilized. It's man, so in love with greed, he has forgotten himself and found only appetites. And as a consequence, that lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlind. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you 3 days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love? Ain't that fine? I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. Oh. In that case, it'll be my honor to join you. Excuse me, friends. I have an appointment to keep with. Dwóch gości na całej takiej armii się stawia. Friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake, all of you. Yeah, dreadful. We have got something. Something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. All of you will die. Gościu! This place, you fools. Takie słowa w takim miejscu? Get your damn hands off of me, boy. Ej, rozdajcie im po kulce, bo tu zaraz będziecie mieli nalot. We get out of here. And quick. Any ideas? I know a big old house. Hidden in the swamps outside Saint Denis. I'm sure they'll find us eventually, but it should buy us a few days. A few days is all we need. There's a spot out by Shady Bell. Lenny and I got into that dispute with the previous occupiers. Place is well hidden. You and Arthur, ride out to make sure no one else has moved in. Lenny, you go follow those fools out of here, make sure that they leave. And John, we'll get Jack back, and we'll get going. Rest of you get packing! No i mamy, ludzie, kolejną nową miejscówę. Dobra, siadamy jeszcze na konia. Lecimy ogarnąć Shady Bell. Nowa miejscówa dla nas, dla naszego obozu. Nie jest to tak daleko ogólnie, więc sobie szybko tutaj śmigniemy. Dobra, jedź do Shady Bell. Nasz honor jest bardzo słaby teraz, trzeba będzie to popracować troszkę nad tym. To jest skrótami można śmignąć. We ain't no use to Jack and Jack. Nie ma sensu naokoło biec. Jak można sobie bardzo skrócić tutaj trasę, nie? A teraz jak? Teraz cały czas prosto, tą drogą musimy lecieć. Bez żadnego zatrzymania. It's Dutch playing his games. Hosea, too. Getting involved with those two families. Master con men working their magic. They thought there was a lot of gold. Yeah, they thought there was money. Ain't there always? Ale patrzcie, bo żeśmy w sumie skroili dwie rodziny. Nic na tym nie zarobiliśmy, nie? Z mega nie wypał, jeżeli chodzi o te skoki. Davy, Jenny? And for what? We can't change what's done. We can only move on. But one day, we need to start learning from our mistakes. Come on, it ain't all bad. We've had a rocky run. We'll be okay. We'll get through it. Dutch will fix it. Dutch will come up with a big plan. Nie, ja temu Dutchowi w ogóle nie ufam już, nie? Should be just down this path to the left here. Jeżeli chodzi o tą grę. You were saying... No to jest gość, który nas sypuje cały czas w jakiś przypał, tak naprawdę. Jak większość tych ludzi.
walls and a roof. We're moving up in the world. You ain't seen inside it yet. Come on. Sooner we get this done, the better. You sure this Dobra, przejmujemy tą miejscowa. I ain't sure on nothing. All right. Let's leave the horses here and take a look. I nie da się tam już podjechać, nie? Bo musi być ten slow motion. Są goście tutaj. Mamy tutaj jakiś szubrawców. Bang, bang. Przeszukaj pokoju, aby znaleźć niedobitków z gangu Lemoyne, okej. Dobra, są na górze goście. Bang! Bang! I knew you'd come soon enough. You are some of the coward, like you. To jest ich prezesik. Bounty hunters. The freedmen. The carpet beggars. The army of criminals who stole our land and our government. I survived. Okay, you guys have a double baton. Our fight will live on. Woo! How's it looking up there? Well, I think that's a lot. Didn't even have to shoot the last one. Good. Come help me with this, will you? Dobra, idziemy do Johna. Ale teraz Javira normalną będziemy mieli, nie? Więc też spoko opcja. Dobra, idziemy tutaj. Podnieś zwłoki. Dobra, bierzemy go. Gdzie to mamy wynieść? Okej, tutaj mamy bagno. Wrzuć zwłoki do bagna przy pomoście. To wszystkie będziemy musieli wyrzucić, czy tylko te dwa ciała? Bang! Okay. I can deal with the rest of the bodies. You go meet up with the caravan. Guide them in. O Jezu, musimy wszystkie truby posanosić. Do tego bagna, nie? To jeszcze mamy tutaj paru. Podnieś gościa. Przynajmniej dobrze, że mogę szybko biegać, nie? To jest jeden plus. Tylko nie reaguje na gwizdanie, kiedy jesteś w budynku. Moglibyśmy to na konie rzucać, nie? I wyrzucać ich tam. No ale... Nie wiem, czy to jest sens ładować i wyładowywać. Upuść. Tam mamy krokodyla jeszcze. Kolejny ziomek sobie popłynął. Aha, nie musimy wszystkich wyrzucać. Okej. Okay. Jedzie już nasza ekipa obozowa. Welcome home, Ollie. To my humble abode. We got fine living. Ignore the corpses and the alligators. It's paradise. I love it. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, would you two kindly work your magic? Arthur, take a ride with me. Sure. Come on. George? Yes. Could I have a word with you? Not Nie teraz. Dokładnie. Come on, Arthur. Dutch, gdzie on nas chce wywieźć teraz? Can you believe that girl? All I've got going on, and she wants to talk. Everything okay with you two? I got far more important things to worry about right now than Molly O'Shea. So, where are we going? To take a look at this eighth wonder of the civilized world, Saint-Denis, I keep hearing about. According to the map, the road up this way should lead us right in there. All right. I guess this day ain't over yet. Not quite. Good work back there, Arthur. Everything went okay? Few loose ends. Nothing major. And John? About what you'd expect. He's taking it. A, my idziemy chyba tego łebka ratować teraz, nie? Whatever it takes. I need you to start asking around in the city for Bronte. Subtly, of course. Public places, maybe start with the saloons. Anyone who can put us in contact with him. Of course. What about the Pinkertons? I'm fairly sure nobody followed us. We moved out fast.
We should be safe for a few days here. And then? I think we need to move a little further. Put some ocean between us and all of this. The mess with those two families, losing Sean. I see things differently now. For a long time, I truly believed... Watch out! I truly believed a paradise lay somewhere in the west for us. Nie udało się, nie? Don't know anymore. So we're leaving the country now? Whoa! Whoa! Dojechaliśmy tutaj, do miasta nowego. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Ale wygląda jak Bełchatów, bez kitu. Parę kominów. No i dobra, jesteśmy tutaj w mieście. Wygląda to naprawdę nieźle. O. Rozdział czwarty. Saint-Denis. Okej. Posunęliśmy się dalej z grą dosyć mocno. No i ukończono trzeci rozdział, moi drodzy. Mamy kolejne tutaj spotkania, kolejne misje. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. No i trzymajcie się. Do następnego, cześć wam.